Szanowni Państwo, biało-czerwona flaga, nasz największy symbol, nasza największa świętość jest już wśród nas, niesiona przez setki osób uczestniczących w piątej rocznicy tragedii smoleńskiej. Dociera Marsz Pamięci i za chwilę przełączymy też realizację, aby Państwo mogli zobaczyć, jak jest nas wielu. Przybyliśmy dziś tu na krakowskie przedmieście ze wszystkich zakątków Polski, ale nie tylko Polski, bo są i Polacy mieszkający na co dzień w Wielkiej Brytanii i mamy gości ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec i z Wileńszczyzny. Patrząc po transparentach, które są niesione, tutaj dziś jest cała Polska. Tu bije serce Polski. Tu jest żywa pamięć o ofiarach smoleńskiej tragedii. I tu, wierzymy w to głęboko, powstanie pomnik upamiętniający ofiary tragedii smoleńskiej. Cześć i chwała bohaterom! 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 Cześć i chwała Zbliża się już czoło Marszu Pamięci, w którym uczestniczą rodziny ofiar tragedii smoleńskiej. Są wśród nas, oczywiście witamy bardzo gorąco, pan premier Jarosław Kaczyński.
Jest z nami córka świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pani Marii Kaczyńskiej, pani Marta Kaczyńska. Witamy serdecznie. Są z nami pani Magdalena Merta, pani Zuzanna Kurtyka, pani Ewa Kochanowska, pani Małgorzata Wasserman, pani Dorota Skrzypek, pani generałowa Ewa Błasik, pani generałowa Krystyna Kwiatkowska, Anna Cywińska, Andrzej Melak, Jerzy Mamontowicz, Jan Tomaszewski. Witamy ich bardzo serdecznie i bardzo gorąco i zapewniamy o tym, że ich najbliżsi są w naszych sercach każdego dnia, nie tylko przy okazji rocznicy czy miesięcznicy. Są każdego dnia. Cześć ich pamięci jest oddawana przez każdego obecnego tu codziennie. Po Zakopane, od Świnoujścia aż po Przemyśl, od Białegostoku aż po Zieloną Górę. Jest Warszawa, jest Kraków, są Kielce, jest Wrocław, jest Częstochowa, jest Myszków, Kozie Głowy, jest Klub Gazety Polskiej z Essen, są Polacy z Wileńszczyzny, są Polacy z Wielkiej Brytanii. Są również ci, którzy przybyli nawet ze Stanów Zjednoczonych specjalnie na tę rocznicę, żeby pokazać, że tu, na krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Prezydenckim, gdzie służył Rzeczpospolitej prezydent Lech Kaczyński, bije serce wolnej Polski. III RP, kiedy prowadziliśmy samodzielną politykę międzynarodową, kierując się interesem państwa, pierwszy raz nie prowadziliśmy polityki klienckiej, która trwała cały czas, począwszy od 1989 roku. Na to, żeby w ciągu niecałego tygodnia dać sygnał i zebrać 5 prezydentów, ażeby pojechali do Tbilisi, myślę, że takiego autorytetu polski prezydent nie będzie posiadał. To był gigantyczny sukces. Gruzja odpłaciła za to ogromną wdzięcznością dla Leszka Kaczyńskiego. Zbigniew Romaszewski. Ktoś, kto tyle poświęca przyjacielowi w trudnych chwilach, pomaga także sobie i swojemu krajowi. Pomaga, bo walcząc o wolność kogoś, walczy też o wolność swoją. Czy rozumiecie teraz, dlaczego Gruzini tak kochali i szanowali waszego prezydenta? Ojciec Izajasz, gruziński duchowny. Zawsze musimy się śpieszyć, żeby znaleźć i uhonorować tych wszystkich ludzi, którzy ponieśli wielkie zasługi dla polskiej niepodległości w 3 konspiracjach. Wojennej, żołnierzy wyklętych, powojennej i w konspiracji opozycji demokratycznej, podziemnej Solidarności. Ciągle nam mówił, że powinniśmy się śpieszyć, bo nie zdążymy. I rzeczywiście nie zdążyliśmy, bo zabrakło tego, który te ordery miał przypinać. Maciej Łopiński. Kaczyński jak nikt dochował wierności wartościom Solidarności. Z dumą będziemy o nim mówić. Człowiek Solidarności. Janusz Śniadek.
myślę o tym dyskursie pełnym pogardy, to większą krzywdę niż Lechowi Kaczyńskiemu zrobiono samym Polakom. Większość Polaków nie wie, jakiego fantastycznego miała prezydenta. A powinna się o tym dowiedzieć. Barbara Fedyszak-Radziejowska. Większość Polaków nie wie, jak fantastycznego miała prezydenta, a powinna się o tym dowiedzieć. My wiemy. Mieliśmy prezydenta, który był mężem stanu, który był człowiekiem i politykiem wielkim. A jego wielkość polegała na tym, że pochylał się nad małymi, nad ludźmi pracy, nad ludźmi solidarności, nad żołnierzami wyklętymi, ale też miał wizję nowoczesnej, wspaniałej, wolnej, bezpiecznej Polski. W teledysku, którego premierę przed chwilą usłyszeliśmy, słyszeliśmy słowa: a Polska za tę miłość mi odpłaci. Tak, panie prezydencie, odpłacimy. Odwdzięczymy się za pańską miłość do naszej ojczyzny. Zbudujemy ją wspaniałą na miarę pańskich i naszych marzeń. Zrobimy to z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, premierem Jarosławem Kaczyńskim. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, kilka godzin temu z tego samego miejsca mówiłem o wartości prawdy. O wartości prawdy zarówno w odniesieniu do prezydentury mojego świętej pamięci brata, do pracy jego współpracowników, ale także prawdy w odniesieniu do samej katastrofy, tych wszystkich pytań, na które ciągle nie ma odpowiedzi. I jeśli dzisiaj jesteśmy tutaj, jeśli dzisiaj te wszystkie sprawy, które 5 lat temu były tak zupełnie niejasne, są znacznie, bardzo znacznie jaśniejsze, jeżeli wiemy dużo więcej, jeżeli wielu Polaków wie już dzisiaj, kim był Lech Kaczyński, kim byli jego współpracownicy, to dlatego, że przed 5 laty, tu dokładnie w tym miejscu, zrodził się wielki ruch. Wielki ruch, który trwa, który nie pozwolił zapomnieć, a byli tacy, którzy chcieli, żeby zapomniano, który nie pozwolił kłamać, a byli i są tacy, którzy ciągle kłamią. I dziś, 5 lat po tamtej tragedii i w 5 lat po początku tego ruchu, bo to niemalże ten sam moment, ten sam dzień, przyszło mi, a traktuję to jako obowiązek i jako wielki zaszczyt, podziękować. Podziękować tym, którzy na różne, bardzo różne sposoby, będę jeszcze o tym mówił, ten ruch tworzyli. Jak zawsze w polskiej historii mogliśmy liczyć na Kościół. W trudnych sytuacjach zawsze na Kościół można liczyć. Chcę tutaj podziękować najpierw temu wielkiemu kapłanowi, najbliższemu współpracownikowi świętego Jana Pawła II, księdzu kardynałowi, metropolicie krakowskiemu Stanisławowi Dziwiszowi. To on podjął wiekopomną decyzję o pochowaniu pary prezydenckiej na Wawelu. Dziękuję. Z całego serca dziękuję.
chciałem podziękować księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za jego piękne kazanie, które słyszeliśmy wielokrotnie, bo były powtarzane także tutaj w katedrze, za postawę. Metropolita Poznański pokazał, że można. Pokazał, że można mówić prawdę, że różnego rodzaju naciski nie muszą działać. Chciałem podziękować księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, który wielokrotnie wykazywał ogromną życzliwość wobec tych wszystkich spraw, o które ten ruch społeczny, o którym mówię, zabiegał. I warto wspomnieć, że ksiądz arcybiskup Gądecki jest dzisiaj przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest jego zastępcą. Chciałem podziękować księdzu biskupowi Pacyfikowi Dydyczowi za to nieustanne wsparcie. Którego udzielał nam w tych trudnych latach. Ale trzeba też podziękować setkom, tysiącom innych duchownych, innych księży, także biskupów, którzy na różne sposoby, ale przede wszystkim przez ten największy dar, dar mszy świętej, dar Eucharystii, tej naszej sprawie służyli. Wspomagali ją. Pamiętajmy, ogromna część tablic, epitafiów, które upamiętniają katastrofę, jej ofiary, prezydenta, znajduje się w kościołach, wewnątrz kościołów, na zewnątrz kościołów. Jest takie epitafium także na Jasnej Górze. Chciałem też podziękować za to serdecznie. Ale to nie wszystko. Bez udziału księży nie odbywałyby się liczne uroczystości, także pozakościelne, pochody. To wszystko, co tworzy siłę tego ruchu. Musimy o tym pamiętać. Nie jestem w stanie podziękować wszystkim. Ale chcę wymienić trzy nazwiska. Księdza Stanisława Małkowskiego. Księdza Bogdana Bartolda. I ojca Zdzisława Tokarczyka. Niech poprzez te trzy nazwiska tych trzech kapłanów, wielkich, wybitnych kapłanów, te podziękowania dotrą do wszystkich, którzy się w tą naszą wielką sprawę angażowali. Ale nie można mówić o roli Kościoła, o roli duchowieństwa w tej sprawie, jeśli nie wynieść wyjątkowo wysoko roli Radia Maryja. Telewizji Trwam, naszego dziennika. Roli ojca dyrektora. Ojca dyrektora, bez którego to wszystko nie mogłoby się wydarzyć. Ale wokół ojca dyrektora są ludzie, którzy go wspierają. Przede wszystkim ojcowie redemptoryści. Ale jest także człowiek szczególny, który nie nosi sutanny. Jest świecki. Kapitan Sulatycki.
jemu też serdecznie, z całego serca dziękuję. Ale powtarzam, bez ojca Rydzyka ta sprawa, o którą zabiegamy, o którą walczymy, byłaby nie do wygrania. Widzę przed sobą krzyż. Krzyż, znak naszej wiary, znak Kościoła, ale także znak, który wpisał się w sposób szczególny w to wszystko, co dzieje się od 5 lat. Jest taka grupa, którą nazywamy obrońcami krzyża. Oni tutaj codziennie są z krzyżem, ze zniczami, codziennie się modlą. Dziękujemy panu Stanisławowi Krzylekowi, który jest tym, który codziennie, mimo niemłodego już wieku, ten krzyż tu przynosi. I wszystkim, którzy tutaj czuwają. Szanowni państwo, w ruchu, o którym mówię, ogromną rolę odegrali także świeccy. Tu muszę przede wszystkim wspomnieć, powiedzieć z całą siłą, bo ta rola jest w tym wypadku ogromna, o Gazecie Polskiej, o codziennej Gazecie Polskiej, o Telewizji Republika. O klubach Gazety Polskiej. Bez nich to też by się nie mogło odbyć. Dziękuję Tomaszowi Sakiewiczowi, który tym wszystkim kieruje. Dziękuję Anicie Gargas, także za filmy. Dziękuję Joannie Lichockiej. I muszę specjalne słowa poświęcić innej Anicie, Anicie Czerwińskiej. Bez niej nie byłoby tutaj tych miesięcznic, nie byłoby pewnie i rocznic, a przecież podejmuje także wiele, wiele innych działań. Pani Anito, z całego serca dziękuję. Ale ten ruch, w którym ogromną rolę odgrywa Gazeta Polska i kluby Gazety Polskiej, obejmuje także inne organizacje. Bardzo wielu ludzi, także nienależących do żadnych stowarzyszeń, pracuje nad tym, by powstawały coraz to nowe miejsca upamiętnienia, by ta sprawa trwała, by trwała w społecznej świadomości w naszych sercach i umysłach. Chciałem im wszystkim w tej chwili serdecznie podziękować. Ale to nie wszystko jeszcze. Są bardzo zasłużeni, niezwykle zasłużeni, którym jeszcze nie podziękowałem. Bo obok tych działań, które można by określić jako rozproszone, są także te działania zwarte, prowadzone przez zwarte instytucje. I tutaj mogę powiedzieć, bylibyśmy dzisiaj bardzo daleko od prawdy, gdyby nie Antoni Macierewicz. Gdyby nie jego zespół.
chyba się nie obrażam, jeśli tak powiem, jego profesorowie, profesor Binenda, profesor Nowaczyk, profesor Szczuczyński. Profesor Jasukiewicz. Ale można by wymienić jeszcze bardzo wielu innych. To ogromny wysiłek wielu ludzi. Ich szef, który nie jeden raz w życiu podejmował się działań niemożliwych. KOR, likwidacja WSI. I podjął się kolejnego niemożliwego zadania. I wykonuje je. Wielką rolę w dochodzeniu do prawdy wypełniła też konferencja smoleńska. Chciałem tu wspomnieć nieżującą już niestety niedawno przedwcześnie zmarłą panią profesor Kamińską-Trelę, panią profesor Ziółkowską, pana profesora Wiktakowskiego, pana profesora Szymańskiego, pana profesora Obremskiego i oczywiście wielu innych. Wszystkich, którzy odważyli się, bo dzisiaj to niestety wymaga odwagi podjąć tą sprawę i zorganizowali te konferencje, które prowadzą nas ku prawdzie. Wielką rolę przede wszystkim w odsłanianiu prawdy o tak bardzo zakłamanej przez przemysł pogardy prezydenturze Lecha Kaczyńskiego odegrał ruch jego imienia, ruch Lecha Kaczyńskiego z Maciejem Łopińskim na czele. Nie ma tu dzisiaj, bo jest chory, ale trzeba mu podziękować. Zorganizowano wiele konferencji, wyjaśniono wiele spraw, powiedziano wiele prawdziwych rzeczy. To były krótkie cytaty z różnych wypowiedzi, ale naprawdę to dużo, dużo za mało. Nie tutaj oczywiście, bo przecież nie przeprowadzimy tu seminarium, ale trzeba tą prezydenturę, ten moment Polski naprawdę podmiotowej, nie klienckiej, wolnej badać. A autorem tej polityki, twórcą tej Polski był prezydent Lech Kaczyński. W tym samym kierunku idą wysiłki Instytutu Lecha Kaczyńskiego i pracowni Lecha Kaczyńskiego z Wojciechem Stańczykiem na czele. Przepraszam, Stańczakiem na czele. Tam też toczy się praca nad wyjaśnieniem tego wszystkiego, co wiąże się już nie z samą katastrofą, a z tą polityką, z tym wszystkim także, co działo się później z przemysłem pogardy. Są wydawnictwa, jest wiele bardzo cennych prac. Serdecznie, bardzo serdecznie panu Wojciechowi dziękuję. Ale przede wszystkim chciałem podziękować państwu tu obecnym, ale także tym wszystkim, którzy choćby raz w ciągu tych 5 lat uczestniczyli w jakimś pochodzie, w jakiejś mszy. Tym wszystkim, którzy uznali, że warto. W szczególności dziękuję tym, którzy angażują się wielokrotnie, a już najbardziej tym, którzy są tu i w takich miejscach jak to, co miesiąc. Bo oni, można powiedzieć, budują to rusztowanie, na którym cały ruch się opiera. A ten ruch ma przecież prowadzić nas do prawdy. A jak powiedziałem, bez prawdy o Smoleńsku nie będzie wolnej, niepodległej, silnej, zapewniającej nam bezpieczeństwo
i sprawiedliwy, solidarny ład społeczny Polski. Tej Polski, o którą nam chodzi, o której marzymy. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję.